Trzeba sięgnąć granic swoich możliwości. Podstawowe szkolenie zapalił, ale czy jesteś wytrwała, panie? Czy będziesz walczyć w obliczu przeciwieństw? Czy może skulisz się w końcu? En garde, panie Walker. Trzeba znowu pośpieszyć na ratunek. Szybko, panno Walker, czekają następni. Byłoby przykro, gdyby zginął, prawda? Okej, jest dobrze. Oto następna bezbronna istota. Zaczynam to ogarniać. Pośpiesz się, nowy zakładnik ledwo sipie. Spadajcie stąd! Oto kolejny nieszczęśnik. Ciągle ich przybywa, nieprawdaż? Zachowaj czujność, panno Walker, albo będzie po tobie. Więksi, silniejsi i szybsi. Zaraz tu będą. Ugh.
Twoja akcja ratowania zakładników była zadowalająca. Twoje osiągi są punktowane. Podam ci osiągnięcia pozostałych przewodników, żeby cię zmotywować do rywalizacji. Treningów nigdy dość. Nie chciałabyś wszystkich pokonać? Bardzo dziękuję. Usiądź. A teraz opowiedz mi, co się wydarzyło później w Seattle. Po całonocnych poszukiwaniach brata wróciłam do portu, gdzie zastałam wrak naszej łodzi. Tam go spotkałam. On też szukał Brenta. Sorry, malutka, przepraszam, nie widziałaś tu czasem takiego kolesia z irokezem? Czy ty znasz Brenta? Jesteś od ruskich? Rekinów? Nie, w życiu. Twierdzisz, że to jest ich sprawka? Cholera, ciągle porywają mi moich pracowników. Porywają? Takich... Stój! Wiesz może, gdzie jest? Pokażesz mi? Wyhamuj, słoneczko, wydaje mi się, że masz zbyt ładną buźkę, żeby mieszać się w takie sprawy. Nie wiem, co cię łączy z Brentem, ale... To mój brat. Pomóż mi. Brat? Jest... A ja Shane. Shane? Brent się nie pochwalił, że ma taką cudną uroczą siostrę. Proszę! Powiedz, gdzie go szukać! Wschodnia strona. Dziękuję. Jakbyś coś wymyślił, to dzwoń na telefon Brenta, okej? Okay? Tak jest, pewnie, jak sobie życzysz, słoneczko. Tylko uważaj na siebie, dobra? Muszę przygotować to miasto na moje prawdziwe oblicze. Potrzebuję neonu. Dużo neonu. Cześć, Fetch. Wypuściłem swoje macki i okazuje się, że rekiny są w pełnej gotowości, więc musimy działać szybko. Dobra. Ja już jestem w drodze po neon. Hola, hola, słoneczko. Sam lubię sobie czasem coś wciągnąć. A to żeby to gaz... To sztuczka, której nauczyłam się w Jersey. Gaz pozwala mi szybko biegać. Muszę ci uwierzyć na słowo, przewodniczko. Ciekawe, jak jeszcze skrywasz tajemnicę. Muszę się dostać do tego dużego znaku. To pomoże mi znaleźć Brenta. Okej, wystarczająco duży. Wiesz, czego chcę! No dobra, tyle nie wygazie. Przydaj się w końcu na coś. Niezła faza. Dobra, muszę być uzbrojona najlepiej jak się da.
dobrze smakują. O, jaki wielki i się rusza. Fetch, skarbeńku, masz coś wspólnego z tym pokazem świetlnym przy Nilu? Mówiłam, że potrzebuję gazu. Skup się na Brencie. Dobra, muszę lecieć. Przelot przez te chmurki da mi kopa. Ty smakowity neon, kucy. Zjem cię całego. Prawie się udało! Chodź tu, grubasku! O rany! Szybki jak cholera! Muszę przelecieć przez te obłoki, żeby śmigać jak błyskawice. O tak! Smakują lepiej, kiedy próbują uciekać. Dobra, rekiny idą do mnie. Gdzie jest Brent? A, nikt z was nie mówi po polsku. Szlak. Okej, dupki. Przygotujcie się. Do widania, palancie. Skarbie, moje macki wyczuły coś soczystego. Rany. Rekiny otrzymają niedługo dostawę broni. Pomóż mi ich okraść, a obiecuję, że za godzinę 50 uzbrojonych ludzi będzie szukać Brenda. Super, dziękuję. Daruj sobie te teksty o matkach. Wiem, że jesteś oblechem. Ej, nie wiem, czy wiesz, ale niektóre kobiety nie potrafią się oprzeć. Jasne. Jak im zapłacisz? Dobra. Jak będziesz gotowa ukraść tę broń, spotkajmy się w alejce na tyłach sklepu z kanapkami Nets, okej? Okay. Urywu.